Teraz się dopiero włączyło? Po problemach związanych z przerwaniem transmisji jesteśmy z powrotem na boisku Śremie, Warta Śrem, GKS Jaraczewo. 75. minuta spotkania, pół godzinki niestety nam uciekło na problemy związane z łączem, z internetem. No ale ten ostatni kwadrans jeszcze specjalnie dla Państwa tutaj pokażemy. Rzut wolny teraz wykonywany przez Mateusza Maślińskiego, ale nieudany. Zapewne interesuje kibiców najbardziej to, jaki mamy w tej chwili wynik. W tej chwili mamy 5-0 dla śremskiego zespołu, do 3 bramek zdobytych w pierwszej części. Warciarze dołożyli 2 kolejne, a konkretnie uczynił to Patryk Słomczyński. 2 bramki po przerwie Patryka Słomczyńskiego, 2 do przerwy, 4 gole na jego koncie i mamy 5-0, bowiem jedną bramkę jeszcze po rzucie rożnym zdobył Piotr Janicki. 5-0, pewne zwycięstwo, bo tak już można powiedzieć, śremskiego zespołu. Teraz faulowany Słomczyński. On pewnie podejdzie do tego rzutu wolnego. Czy zapoluje na bramkę numer 5? Zobaczymy. Ma dzisiaj swój dzień Patryk Słomczyński, ale jednak odpuścił i chyba będzie strzelał Szymandera. Kamil Szymandera. Aj, wysoko, wysoko nad poprzeczką. Przestrzelił nawet te siatki ogrodzenia Patryk Słomczyński. Mieliśmy także 2 zmiany w śremskim zespole. Teraz będzie 3. Najpierw boisko opuścił. Teraz chodzi Piotr Kręc z numerem 6. W jego miejsce Mateusz Mocek. A wcześniej boisko opuścił Bartosz Skrzypczak, a zastąpił go Oleg Jurga. Teraz właśnie Mateusz Mocek przy piłce. Waliszewski. Sobel. Dobra, dzisiaj gra śremskiego zespołu przede wszystkim skuteczna, ale trzeba powiedzieć, że Jaraczewo to nie jest wcale taki słaby przeciwnik. To zwycięstwo 5-0 wcale nie przyszło tak łatwo. Myślę, że drużyna GKS Jaraczewo będzie jeszcze tutaj punkty odbierała innym rywalom. Dzisiaj po prostu Warta zdecydowanie lepsza, przede wszystkim skuteczna. No i tutaj goście nie mieli dzisiaj niewiele do powiedzenia. Jedna sytuacja w pierwszej części spotkania, słupek Kamila Stefaniaka, a w drugiej części spotkania praktycznie niezagrożona bramka strzeżona przez Dominika Sobela. Ma dzisiaj swój dzień Patryk Słomczyński. Założył dzisiaj opaskę kapitana, nie ma Adriana Owczarka. No jak się okazało, ta opaska kapitana mu dzisiaj posłużyła, zmobilizowała go do tego, aby pociągnąć ten zespół. 4 bramki Patryka Słomczyńskiego. Teraz świetne podanie do Mocka. Mocek kontra obrońca rywali. Mateusz Mocek utrzyma się przy piłce. Gol! Ależ to zrobił Mateusz Mocek! Co za wejście smoka! Chyba pierwszy kontakt z piłką Mocka, no i już mamy 6. bramkę. 6-0. Sprytnie posłał piłkę obok obrońcy bramkarza. No i wejście smoka Mateusza Mocka. 6-0 w tej chwili. 10 minut do końca spotkania. No i mamy już 6-0. 3 bramki w pierwszej części, 3 po przerwie. Warta Śrem, GKS Jaraczewo, 6-0.
Teraz rzut wolny dla gości. Warta po raz kolejny udowadnia, że miejsce lidera tabeli nie jest przypadkowe. Że celem jest awans do piątej ligi. No i dzisiaj, tak jak trener Hubert Ściak mówił po meczu z Klęką, postaramy się o lepszy styl gry w kolejnym meczu na własnym boisku. Tak też słowa, można powiedzieć, Hubert Ściak dotrzymał. I dzisiaj efektowne zwycięstwo nad Beniaminkiem z Jaraczewa. Dużo wyżej w tabeli zespół GKS-u od Pyto Farmu, który okupuje przedostatnie miejsce. Jaraczewo na 8. Także poprzeczka dla Warty zawieszona wyżej. No i to tutaj widać na boisko. To nie jest taki jednostronny pojedynek. Goście także potrafią utrzymać się przy piłce. No ale nie stwarzają sobie tutaj sytuacji. Bardzo dobrze poukładana gra defensywna śremskiego zespołu. Kieruje nią Piotr Janicki. Wespół z Maciejem Pawłowskim. No i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Sobel. Szymandera. Ważnie tam teraz Janicki minął rywala i faulowany bardzo nieładnie, bo od tyłu Maciej Janicki będzie chyba żółta kartka, tak sędzia podąża z żółtym kartonikiem do zawodnika gości. I mamy drugi żółty kartonik dla naszych rywali. A ukarany Marcin Urbaniak z numerem 3. Zmiana w drużynie gości i gospodarzy. Zaraz spróbuję tutaj wyłapać. Kto pojawił się na boisku? Chyba jest to młody Grabarek, ale teraz brzydki faul na Mateuszu Mocku. Faulował Ernest Barania, który wszedł na boisko po przerwie. Próbuję wyłapać, kto opuścił tutaj boisko z szeregach Warty. I spalony. Od rzutu wolnego rozpoczną goście. Wcześniej na pewno wszedł Tomaszewski w miejsce Kręca. A teraz boisko opuścił. Spróbuję tutaj wyłapać, ale nie wiem, czy to nie jest Bartosz Szar. Chyba tak. Janicki. Tomaszewski. Sobel wyjaśnia tą sytuację. Piłka w kierunku Patryka Słomczyńskiego. Ten na jeden z obrońcą. Patryk Słomczyński. Gdzie jest piłka? Jednak przy obrońcy rywali. Teraz widzę, Mateusz Maśliński przeszedł do środka, chyba na pozycję numer 10, za plecami wysuniętego Patryka Słomczyńskiego, a na skrzydłach młody Jurga i młody Mocek. Szymandera. Spokojnie, przytomnie wycofał do Sobela, był tam faulowany. Widzimy, bezradni są tutaj dzisiaj goście. Ciężko im tutaj odebrać piłkę. No i wynik mówi sam za siebie. Warta Śrem, GKS Jaraczewo 6-0.
ostatnich kilka minut tego spotkania przed nami. Zobaczymy, czy jeszcze warciarze pójdą po bramkę numer 7. Ale to, co właśnie cechuje ten zespół, że oni nie poprzestają. Idą dalej po swoje. Teraz Tomaszewski ładnie do Jurgi. Oleg Jurga. Zatrzymany. To, co przez całą rundę poprzednią i teraz także cechuje Wartę, to ta chęć zdobywania bramek. Dążenie do kolejnych goli. Nie przestają na jednej, drugiej, trzeciej. Jak tylko jest okazja, grają cały mecz swoje i próbują dobić rywala kolejnymi bramkami. Dzisiaj 6 strzelonych. A więc w sumie w meczach na własnym boisku już 48 trafień Śremskiego zespołu w 10 spotkaniach, jak łatwo policzyć, 4,8 to średnia bramek Warty zdobywanych na własnym boisku, na więc 5 bramek w każdym meczu to budzi szacunek i respekt. Teraz goście próbują tutaj postarać się choćby o tą honorową bramkę, ale myślę, że będzie im ciężko. Teraz kolejna okazja, Mateusz Maśliński. Rozpędza się Mateusz Maśliński. Mateusz Maśliński, on strzeli bramkę numer 7. Mateusz Maśliński strzelił, ale broni nogami bramkarz Wojciechowski. Faliszewski. Krzysztof Faliszewski. Ponownie Maśliński. Dośrodkowanie w pole karne, ale przechwycił tą piłkę Marcin Wojciechowski. Wach. Widzimy, starają się piłkarze Jaraczewo mimo wysokiej, mimo że przegrywają wysoko, nie poddają się i walczą o bramki. Dobrą zmianę na pewno dał Ruslan Dymytenko. I teraz Patryk Sumczyński strzela swoją 5. bramkę, 7. dla Warty. Warta Śrem, GKS Jaraczewo 7-0. No co tutaj dzisiaj wyprawia Patryk Sumczyński? 5. bramka Słomy. Nie wiem, czy odda tą opaskę kapitana po takim meczu. 7-0. A więc 49. bramka na własnym boisku w 10. spotkaniu. No i ta średnia idzie w górę. Dobrze, rozpoczęło się to spotkanie dla Warty już w drugiej minucie. Napoczęli rywala, 8, już było 2-0. No i teraz cały czas konsekwentnie warciarze dążą do zdobycia kolejnych bramek. Nie ma tutaj odpuszczania, nie ma tutaj jakiegoś samozadowolenia. Jest chęć zdobywania kolejnych bramek. 5 dzisiaj strzelił Patryk Słomczyński, 1 Piotr Janicki, no i zaraz po wejściu na boisko Mateusz Mocek zaznaczył swoją obecność trafieniem. 7-0. Ja spoglądam na wyniki dzisiejszych spotkań. Rydzyniak, Rydzyna, Korona Wilkowice 3-0. Zwycięstwo Rydzyniaka. Sparta Miejska Górka przegrywa 1-2. Swytoparm Klęka, a więc drużyna z Klęki podniosła się po porażce z Wartą Śrem i wygrała w Miejskiej Górce. To taka mała niespodzianka. A Wisła Borek, duża niespodzianka, wygrywa 3-2 z Heliosem Czempiń. Także Helios Czempiń gubi kolejne punkty, zespół z czołówki traci kolejne 3 punkty do Warty. 36 punktów ma na koncie Helios.
Barta ma 47, dzisiaj dopisze 3 kolejne, będzie miała 50, a więc Helios będzie tracił już 14 punktów, no i można powiedzieć, że odpadnie z tej walki o pierwsze miejsce. A Wisła Borek robi kolejny krok w kierunku utrzymania się w klasie okręgowej. A za tydzień śremski zespół czeka właśnie wyjazd do Czempinia. 20 marca, godzina 16. Helios Czempin, Warta Śrem na boisku w Czempiniu. Trzecie spotkanie w tej rundzie śremskiego zespołu. No i oczywiście liczymy na trzecie zwycięstwo. I kolejna szansa. Słomczyński przełożył piłkę na lewą nogę. Patryk Słomczyński, 20 metr. Patryk Słomczyński zagrał ładnie do wybiegającego, ale chyba to był Grabarek, zgubił piłkę. Niemniej będzie rzut rożny. Obrońca wybił tą piłkę na rzut rożny. Była dobra szansa na ósmą bramkę. Wiceliderem tabeli wciąż Kłos za Niemyś, 38 punktów, ale oni, tak jak wcześniej wspominałem, ale poczekajmy, kolejny rzut rożny. Szymandera nie zdołał jednak Kamil opanować tej piłki. Zaniemyślanie w tej rundzie jeszcze nie wybiegli na boisko. Dwa mecze przełożone z powodu kwarantanny. No i w tej chwili Zaniemyślanie będą tracić już 12 punktów do Warty. No ale w pamięci mają jeszcze dwa zaległe mecze właśnie z Miejską Górką i Sokołem Chwałkowo. Ale cieszymy się, że rośnie ta przewaga śremskiego zespołu. No i wiadomo, celem jest awans w czerwcu. Chcemy tutaj wszyscy w Śremie świętować awans do piątej ligi na stulecie klubu. No, myślę, że zespół naprawdę jest solidnie budowany i w tej piątej lidze także może namieszać. Co zresztą pokazały mecze sparingowe, czy to z Koroną Piaski, czy to z Kanią Gostyń, a także zwycięstwo 3-1 nad czwartoligową Obrą Kościan. Ale to jeszcze daleka droga. Po dzisiejszym meczu zostanie bodajże jeszcze 14 do końca sezonu, a więc sporo grania. Ale widzimy, nie ma dzisiaj Patryka Kryszaka, nie ma Adriana Owczarka. Są kolejni zawodnicy, którzy godnie ich tutaj zastępują. I tak jak trener Hubert Ściak podkreślał, ta szeroka ławka jest bardzo potrzebna, jeśli chce grać się o jakieś cele. Teraz szansa dla gości. Strzał bardzo nieudany. Nie musiał interweniować Dominik Sobel. Ale na pewno dobrą zmianę dał ukraiński napastnik, który zastąpił Mikołajczaka, aktywny. I sprawia gdzieś tam więcej kłopotów, myślę. W tej chwili arbiter zakończył dzisiejsze spotkanie. Warta Śrem pewnie wygrywa z GKS Jaraczewo 7-0. Przypomnę, 5 bramek Patryka Słomczyńskiego, jedno trafienie Piotra Janickiego, no i gol Mateusza Mocka. Mamy więc kolejne 16 już zwycięstwo w tym sezonie śremskiego zespołu. Po dobrym meczu pokonują Beniaminka z Jaraczewa. No nic, tylko się cieszyć, że ta przewaga rośnie, że Warta cały czas pokazuje, że będzie tutaj bronić tego pierwszego miejsca. No i miejmy nadzieję, że tak właśnie zakończy te rozgrywki jako mistrz klasy okręgowej. No i w przyszłym roku będzie Beniaminkiem piątej ligi. Kółeczko na środku boiska. Będzie radość z 3 punktów. Troszkę dzisiaj mieliśmy perypetie związane z internetem. Miejmy nadzieję, że kolejne transmisje już będą bez kłopotów. Widzimy radość śremskiego zespołu Warta Śrem, GKS Jaraczewo za wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia. A komentował dla Państwa Maciej Fujak. Brawo Warta Śrem. Dzisiaj zwycięstwo 7-0, a za tydzień mecz z Heliosem Czempin. Pozdrawiam, do usłyszenia.